Witam was w kolejnym filmie z serii Dungeon of Heroes Trails in the Sky the Third. No i ostatnio zakończymy grę właśnie w ogrodzie, przechodząc pierwszy z etapów panelu. To bodaj był chyba szósty, ale pewny nie jestem. Zawsze można sobie zobaczyć, który to był. A i owszem, szósty. No dobra, natomiast w dzisiejszym odcinku jeszcze nie wiem, zajmiemy się, czy nim ruszymy dalej, zaczniemy cokolwiek robić, to sobie będę edytował drużynę. Niestety Kevin jest stałym elementem, więc tutaj musi zostać. Natomiast ja do drużyny będę chciał wziąć Agate'a. Będę chciał wziąć Tite i kogoś do artów. Olivier. No dobra, może i niechby był Olivier. Ewentualnie Sherzada jeszcze. Jako tako. No Julia też jest poziomem w plecy. W ogóle też chciałbym trochę doekspić w dzisiejszym odcinku. O ile na to starczy mi czasu. Chociaż w sumie myślę, czy nie zaciąć się za to pomiędzy odcinkami, żeby wyekspić postacie gdzieś na te poziomy 125, 7, 8, coś takiego. Bo mamy ku temu teraz dobrą okazję. Ale dobra, muszę wziąć jakieś tutaj odpowiednie osoby. Dobra, niech będzie Olivia może. Chociaż, nie, no za dużo strzelców będzie. Weźmy może Sherzada. Okej. Dobra, sprawdźmy teraz ekwipunki jeszcze naszym postaciom. Bo tak, tu możemy dać coś lepszego, nie za bardzo. Tutaj... jako tako. Tutaj mamy Schwarz Silk UG, lepszej broni nie mamy. Tak samo chyba tutaj. Schwarz Silk plus 1, to lepszych rzeczy raczej nie będziemy mieli. Jeszcze ewentualnie tutaj możemy coś zobaczyć, ale też nie mamy żadnych lepszych butów dla Agate'a. Ogólnie lepsze uzbrojenie mógłbym sobie kupić, ale no trochę mi to szkoda na to pieniędzy. No bo co mogłem kupić lepszego tak naprawdę? Tu jest jeszcze Triptychloa, ale to jest broń dla Riz, ale obniży ATS. I to znacznie. A podwyższenie ataku będzie dużo niższe niż obniżenie ATS-u, więc dla mnie to raczej chyba się nie sprawdzi. Ale tak, mamy jeszcze Midthorns, czyli dodatkowy bicz, który trochę, ono stówę podniesie nam atak, ale trochę to kosztuje. Mamy jeszcze tutaj dla Tite ewentualnie. Dla Agate'a mamy miecz, też nam by stówę podniósł, ale to może z tym zamienię. Wow, ale 8800. Są grube pieniądze. Jeśli chodzi o miecz, to de facto mogę zamienić sobie Agate'owy z tym, który ma Miller. Przynajmniej na razie mogę dać starszy. A Agate'owi damy drugi. Właśnie to jest fajne, jak dwie osoby potrzebują ten sam rodzaj uzbrojenia, to możemy się fajnie pozamieniać. Dobra, i tak. Agate'a i Tite'a do drużyny wziąłem nie przypadkiem, bo a no właśnie, bo tutaj w Jade Corridor mamy drzwi księżyca, których można raz jeszcze przeżyć przygodę, jeżeli mamy dwie osoby. Czyli Agate'a oraz Tite. Dobra, jak sobie teraz podejdziemy? Przynieśmy dziewczynę utalentowaną. I jej kompana o czerwonych, utalentowaną w Orbalowej Inżynierii, i jej kompana o czerwonych włosach. Wtedy drzwi się otworzą. Więc możemy sobie zrobić View Part 2. A z tym się trochę zejdzie, a to jest w sumie ciekawe i trochę śmiechawe, czyli projekt Orbalowy. Orbalowy osprzęt. W wersji dla Tite i Agate'a. Pytanie, czy tutaj jakaś próba będzie druga? W sumie nie wiem, czy będzie walka, być może. Ale akurat expa im się przydadzą. Obdarzę was fragmentem wspomnień moim błogosławieństwem, a więc walki nie będzie. No to luz. Dobra, zobaczmy, jak sprawy się tutaj mają. Ogólnie jak przejdziemy obie części, to dostaniemy nowy S-craft dla Tite. No dobra, więc z powrotem Zeiss. I na statku pewnie przyleciał również i Agate. Ciekawe, otworzyły się dwie pary drzwi, a tylko z jednych ludzie wysiadają. Ale dobra. Nie wierzę, że dałem się w to wciągnąć.
Nigdy nie powinienem ulec presji i obiecać, że będę odwiedzał, wpadał w odwiedziny raz w miesiącu. Muszę specjalnie pod to ustawiać swój grafik, a to jest spory kłopot, bo nawet ciężko znaleźć czas, by zjeść. No nieważne. Chyba powiedzmy wyżej tą jako przysługę może. Zaraz, stójka. Naraz poczułem jakiś chłód. O co chodzi? Leciarki mnie przeszły. Okej. Chyba się nie przeźbiłem. Nic takiego. To chyba nic takiego. Oj, złe przeczucia. Ageita. Być może i słusznie. Dobra, wszystko jest zostawione tak, jak być powinno. Mamy teraz nowy model działek maszynowych. Powinny już być w ustorze ustawione. Teraz jest on lepiej uzbrojony. Mobilność również wzrosła 16%. Więc dobrze się spisaliśmy, pracując tej nocy. No dobrze, myślę, że teraz pozostaje tylko zebrać dane. Ale... wystarczyłoby po prostu zebrać podstawowe jakieś dane. Ale dzięki pomocy Tity przynajmniej udało nam się ukończyć ten prototyp. Myślę, że moglibyśmy nawet jakąś prostą walkę z jego użyciem przeprowadzić. I dokładnie to zrobimy. Mamy też idealną myszkę doświadczalną do tego. Mamo, tato. A, dzień dobry, Tita. Dobrze spałaś? Tak, czuję się wspaniale, jednak. Wydaje mi się, że ten czerwonowłosy chuligan gdzieś już stąpa po okolicznej ziemi i będzie miał nie lada okazję wypróbować nasz orbalowy. Kurczę, miałem wcześniej określenie na to i mi uciekło. Gil, egzoszkielet czy coś takiego. A nie mogę się doczekać, aż go zobaczymy w akcji. Mamo! Ciągle ci próbuję wytłumaczyć, jak nie jest złą osobą. Nie bierz tego do serca, co mówi mama. Czasami po prostu brakuje jej trochę taktu. Jestem pewien, że... może i polubi się z Ageitem, co? Ejku. Nawet do końca tata... nie jest do niego przekonany. Okej, więc wyjaśnię wam raz jeszcze. Wydaje się on być takim trochę surowym i buntowniczym, ale... i ma zachowania, którymi łatwo strasza innych od siebie, ale w głębi jest dobrą osobą. Naprawdę. No cóż... trochę się martwię o to spotkanie. Co? Dlaczego? Dlaczego wam mówię, że jest naprawdę miły w ogóle? No dobrze. Czas się przygotować. Zostawiam ci ostatnie poprawki, Dan. Muszę się czymś zająć gdzie indziej. Więc idziesz? Tak. Słyszałem już wystarczająco. Coś trzeba z tym zrobić. Trzeba ukarać tego człowieka śmiertelnie. Co? Mamo, gdzie idziesz? Zaczekaj. Więc raczej się nie przekonają do niego. Co u licha się tutaj dzieje? Albo raczej na miłość Elias. Wszystko w porządku? Tak, jeszcze żyję. Gdzie Erika tak leciała? No cóż, to czas na rozpoczęcie testów. Muszę ci powiedzieć, że jesteś nie mniej nadopiekuńczy niż ona.
No dobra. Więc jak to będzie wyglądało? Pierwsze spotkanie. Dobra, Tita szuka Gate'a. Albo raczej swojej mamy, nim coś mu zrobi. Gdzie ona jest? Chyba biegła tędy. Gdzie ona przepadła? Tymczasem chyba nie powinienem był przylatywać tak szybko. Wpadę może do gildii, pewnie tam jest jeszcze jakaś praca. A tam już może Erika na niego czeka. Co? Zaraz, coś mi się wydawało. Przez chwilę przyszedłem przez te drzwi i czułem, jakbym był w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jednak jedyna osoba tutaj, to musi być to. No proszę, co my tu mamy? Czy to nie jest Agate Krosner? Oj, szkoda mi cię, naprawdę. Proszę, co? Nigdy nie spodziewałem się, że mój cel po prostu tak wejdzie tutaj. Nie będę musiała się przygotowywać do egzekucji. Ale to ułatwia dla mnie sprawę. Mogę od razu przejść do rzeczy. Przygotowaliśmy dla ciebie najwspanialsze miejsce, byś mógł skinąć w centralnej fabryce. Chodź! Nie mamy czasu do stracenia. Kim ty jesteś? I dlaczego chcesz ze mną zadrzeć? Nic z tych rzeczy. Po prostu mam zadanie, które złożyłam w gildii. Zwłaszcza dla ciebie. Z pewnością. Takie zadanie nie byłoby do przyjęcia. Jeśli chcesz złożyć zadanie w gildii, to musisz wymyślić coś lepszego. No cóż, biedaczysko, myślałem, że... Sądziłam, że nie jesteś może zbyt lotna, ale twoja IQ widać jest znacznie niższa niż się spodziewałam. Pewnie musisz bardziej może zdać sobie sprawę z tego, co nabroiłeś. Co ona ma do mnie? Jej oczy są przerażające. Wyciś uszy. Zadanie jest na wytestowanie urbanowego przyrządu, który może być wykorzystany w różnych sytuacjach. To oznacza, że będziesz nam pomagał, żeby go ulepszyć. A podczas tego odpłacisz za to, co zrobiłeś. O czym do mnie bledzisz, kobieta? Może nie wiesz, ale jestem Bracerem i... ale może... Bardziej Gildia Bracerów istnieje po to, żeby pomagać ludziom w prawdziwej potrzebie. Nie istniejemy po to, żeby... spełniać zachcianki jakichś innych. Więc nie mam czasu się... na powiedzmy... zajmowanie się tobą. Czy to jest prawdziwy powód, dla którego nie chcesz tego zrobić, albo po prostu się boisz? Że co? Żeby się dał Agate podpuścić? Nie mogę ich nigdzie znaleźć w mieście. Pewnie chyba poszli do domu. O, poszła do domu. Mamo, gdzie ty poszłaś? To nie moja wina, że mnie nie słuchasz. Tak jak powiedziałem, jeśli pomożesz w tych testach, to może będę na tyle miła, że zredukuję twoją karę. Troszeczkę. To brzmi jak mama. Czy może być w Gidi? Dobra, jeżeli chcesz tak bardzo mojej pomocy... Tito? Agate! Co ty robisz, mama? A, jeszcze jedno, żeby była jasność. Nawet nie zbliża się do mojego słodkiego cukiereczka, pod żadnym pozorem. Czy to jest jasne, bezwstydniku? Zaraz, chwila. Cicho. Spadamy? Co u licha? Co coś było? Dlaczego ona tak wybiegła z Titą? Mam nadzieję, że to nie jest jakieś porwanie albo niebezpiecznej sytuacji.
Nie martwiłabym się na twoim miejscu. Czym innym lepiej się martwić? O, witaj, Kiriko. Nazywa się Erika Russell. To matka Dity. Jej matka? To była matka Dity? Chyba żartujesz. Jej rodzice niedawno wrócili z zagranicy. Jakieś tydzień temu. Erika i Dan Russell. Przybyli w trochę niekonwencjonalny sposób, ale to są prawdziwi rodzice Titi. Zapewniam cię. Chcesz mi powiedzieć, że ta kobieta jest spokrewniona z nią? Jedna tajemnica rozwiązana. Czy chcesz omówić swoją pracę? A, no tak. Jestem wolny do wieczora, więc mogę zająć się jakąś szybką sprawą. Więc na początek może ta właśnie w centralnej fabryce. Mają tam za zadanie pomoc w teście nowej broni zwaną Orbal Gear. Orbal Gear? Zaraz, chwilę. Brzmi to znajomo. Kierowica nie zaakceptowała to zadanie, o którym wspomniał wcześniej Erika. I wspominała, że chce, żebyś konkretnie ty ją wykona. No nie wierzę. Więc złożyła oficjalnie zadanie? Nie wiem nic na temat tego urządzenia. Opisała jako broń, która wykorzystuje najlepszą technologię w Libel. Została opracowana przez całą rodzinę Russell razem. Zlokalizowana jest w fabryce centralnej ZAES. Nowa broń? Zaraz, chwila. Więc mówisz, że cała rodzina Russell, nie tylko dorosłych? Powiedz mi, czy Tita nie... Powiedz mi, że Tita nie jest w to wplątana. Nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, nie ma takiej informacji. Jednak słyszałem, że Tita została jakby awansowana na pełnoprawnego inżyniera, więc być może była. Czy to, że ona była w to wmieszana, to jakiś problem, Agate? No, niby nie, ale... Nie spotkałem jej rodziców, tylko słyszałem o nich od Tity. Więc nie wiem... Nie, co oni są. Nie wiem, jak jej matka w ogóle jej nie przypomina. Ma nieźle namieszane w głowie. A jeżeli Tita jeszcze była wplątana w tą nową... w tą nową broń. I stworzenie. Wstrzymaj na razie to zdanie, Kiriko. Wstrzymać? Jak rozumiem, nie przekazywać go nikomu innemu. Tak. Rozejrzę się, dowiem się, co się dzieje. Nie, nawet nie myśl o tym, żeby przekazać komuś innemu, nim wrócę. No dobra, więc Agate, jaki mamy plan? Teraz możemy sobie posterować Agate'em i pochodzić. No dobra, to co my tutaj możemy? Mamy level 90. Nie, mamy Russellów odwiedzić w domu? Być może. Ale to w domu to chyba nikogo nie ma. Więc prawdopodobnie... Powinniśmy udać się do zakładów. Dobra, zobaczmy. Może coś ciekawego powiedzą. Szukasz profesora Sela? Niedawno temu przeszła. Widziałem ją, jak korzystała z windy razem z Titą. Gdzieś tam przepadła. Dobra, więc lecimy może na piętro B1. Ale nie wiem, czy to oni byli tu na dole. Chyba niekoniecznie. Zaraz, bo tu jeszcze jest jedno przejście. I to nie wiem, czy to nie było to. A nie, to są schody. Ne, dobra, to idziemy na... Któreś piętro. Nie pamiętam tylko, gdzie to było.
No ale nic. Pochodzimy, popatrzymy. Aż w końcu znajdziemy. Zdaje, że właśnie na trójce był ten pokój. Inżynieryjny, może tak to określmy. Szukasz Eriki? Nie widziałem jej dzisiaj, wybacz. Zastanawiam się, czy skończyła swój projekt, ciężko nad nim pracowała. No to tutaj też ich nie ma. No nic, spróbujmy może czwórkę. Dobra, tu mamy szpital, to też raczej nie. To też nie. A piątka to już był chyba dach. Więc chyba faktycznie. Chociaż zaraz, nie, na dach wyjście jest jeszcze tam, jeszcze jest tu piąte piętro. No dobra. Danger, danger, tu nic nie ma. Ha, tu też nie. No dobra, to gdzie oni mogą być? No i sprawdźmy jeszcze podziemia, mimo wszystko. Bo na dachu to chyba raczej nie są. No dobra, zobaczmy jeszcze to. Też tak, tu mamy wyjścia. Chyba mnie nie wpuści. Dobra, więc w sumie to jeszcze mi tylko dach pozostał. A więc jednak tu. Kurczę, gdzie one przepadły? Nigdzie nie mogę ich znaleźć. No, ale chyba dobrze trafiliśmy. O, witaj. To musisz być Agate. Kim jest ten gość? Nie wydaje się być zwykłym inżynierem. Pewnie jesteś Dan, tak? A, słyszałem, że nigdyś byłeś Bracerem. A, to Cassius ci mówił? Nie, słyszałem też od Tity, jej dziadka. No tak. Ale to dziś było z 10 lat temu. Więc to mniej więcej też wtedy Cassius dołączył. Nie wydaje się być takim walniętym jak żonka, ale kto wie. Antara! Słyszałem, że opracowałeś się nową broń. Słyszałem, że też Tita pomagała przy tym, to prawda? A, no tak. Jednak... nie była tylko tak po prostu najęta, była jednym z formalnych członków w grupie jej opracowującej. Naprawdę, możemy na niej polegać, sporo się nauczyła przez ostatnie lata. Już chyba nie jestem w stanie nawet jej zbyt wiele nauczyć. Jednak miałem rację. Co wy sobie myślicie, zrobicie z własnym dzieciakiem? Co? Wiem, że jesteście zajęci i... długo byliście poza domem, mimo wszystko. Wiem, że tamten szczyl uwielbia technologię odpalową. Więc część mnie rozumie, dlaczego chciała pomóc przy... nowej rzeczy, ale... Jak mogliście dopuścić, że ktoś w tak młodym wieku zaczyna pracować przy znaczy może pracować przy wykonywaniu nowej broni? Use some common damn sense. Co wy sobie myśleliście? Co cię tak bawi? Agate. Czy masz do niej zaufanie?
zaufanie? O co chodzi? Czemu zmieniasz na nas temat? Słyszałem wiele o tobie, odkąd tutaj wróciłem. Więc tutaj jedno pytanie zadaję i szukam, oczekuję na nie odpowiedzi. Z tego co wiem, to dotrzyma się jej towarzystwa, powiedzmy, dość często podczas gdy z żoną byliśmy daleko. Czy może uważasz, że jest, że nie można na niej polegać? A może to po prostu przypadek? A może jakiś inny powód? Co chcesz osiągnąć, będąc przy niej tak dużo? Że co? Ja nie chciałem niczego osiągnąć. Ach, sam nie mam na to odpowiedzi. No cóż, przyznam, że sporo mi pomogła. No i zostałem jak może sam w to wszystko wplątany. I utknąłem jako, powiedzmy, osoba, która ją chroniła. Ale w zasadzie nie potrzebowała tego. Zrobiła więcej dla mnie niż ja dla niej, koniec końców. I tak, w sumie jak tak to ujmujesz, to mam do niej zaufanie. Masz niesamowitą córkę. Rozumiem. Okej. Więc on przynajmniej nie jest tak skopany jak jego żona. Więc chyba mogę sobie go odpuścić. Dobra. Więc pewnie domyślam się, że jest jakiś powód, dla którego Tita została wplątana w to opracowanie, tak? Powiesz mi, o co chodzi? Tak. Chyba nie zaszkodzi, jak ci powiem. Kojarzysz pewnie Ren z Ouroboros, tak? I Pater Mater. Tak. Mała dziewczynka o niesamowitej silnie, z niesamowicie silnym robotem. Choćbym chciał, to nie mogę jej zapomnieć. Ja powiedziała, że jest jej przyjaciółką. Co brzmi niedorzecznie. Tak, ale to prawda. Za bardzo nie chcę o tym mówić, ale wiem, że się z nią zaprzyjaźniła. Natomiast chcę może, nie wiem, przejść. A teraz pytanie, do kogo się to odnosi? You guys go on a natural length to avoid the issue even coming up to. Że może chcę podjąć jakieś działania, żeby uniknąć problemu? Może chodzi o Ren? Trochę łatwiej. Więc w każdym razie projekt Obergear został opracowany, żeby stworzyć nowy rodzaj broni, aby móc, powiedzmy, konkurować z zaawansowaną technologią militarną stowarzyszenia. Ewentualnie mamy nadzieję, że opracujemy coś, co będzie mogło się mierzyć z Pater Mater. Tak od razu jak tylko o tym usłyszała, co planujemy, to Tita natychmiast chciała stać się częścią tego wszystkiego. Na początku z Zeriką byliśmy bardzo przeciwni. Ale Tita wciąż nalegała, że chce nam pomóc, żeby móc z powrotem się móc skomunikować z Ren. Nie mogliśmy zbyt długo odpowiadać nie. Powiedziała, że to coś, co może zrobić dla niej. W sensie może dla Ren? Z mojej perspektywy nie chcę po prostu Nie chcę po prostu może pogadać z Ren. Może chciała się po prostu zająć tym, by móc dalej myśleć może o Ren? Może ten projekt łączy je w jakiś sposób, pomimo tego, że nie mogą się spotkać. I nawet Tita jakby nie była w stanie się temu może oprzeć? To jest najważniejsze. 最大限の努力なんだろう。
Na tą chwilę to może jest najlepsze, co mogłaby zrobić, by... Może dla Ren. I jest bardzo zdeterminowana. Ona, nie miałem pojęcia. Jest taką idiotką. Skąd miałem wiedzieć, że dzierży coś takiego, może sobie taki ciężar i mi nie chce o nim powiedzieć. Więc pracowała formalnie jako inżynier. Zupełnie tak jak ja czy Erika. Moja żona dała jej pozwolenie. Po tym, jak pokazała, jak już jest może taka... Nie wiem, czy rezolutna to będzie dobre określenie. No, nie fair byłoby traktowanie jak dziecko. Albo może jak urosła. Mogę cię o coś zapytać? Gdzie jest ten Orbal Gear? Czy to oznacza, że podejmiesz działanie? O, cóż... Cóż mi pozostaje? Może zrobić coś szalonego, jak się zostawi on samo. Rozumiem. Albert miał rację co do ciebie, Agate. You do seem to have some promise. Może jesteś kandydatem obiecującym? Albo co? O czym ty mówisz? Co powiedział dziadek? Będziesz tego potrzebował. Mamy kartę oddana. Używając tego, byś mógł przedostać się do 5. piętra podziemnego budynku, gdzie są testy. Gdy Erika powinna tam być. Pewnie, że będziesz na to gotowy. Erika... Chcecie przetestować... I to tak, powiedzmy, nie będziecie oszczędzać, że to tak delikatnie ujmijmy. Może się było tak spodziewać. Ale pomogę Ticie w testach. Inne sprawy nie obchodzą mnie. Albo sprawy innych. A zostaw Dan. Jedziesz? Nie przejmuj się, będę na miejscu. No między nami sprawa jest czysta, jeszcze nie podjąłem od razu decyzji. Na co? Jakich decyzji? No dobra, w każdym razie zjeżdżamy na dół. No dobra, chyba to jesteśmy na miejscu. Zaraz, czy to jest... Tak jest, jest Tita i jest sprzęt. Dobra, nogi sprawdzone. Dobra, teraz jeszcze ustawienia raz. No nie ma nic do innego do roboty, nim nie wrócą rodzice. Myślałem, że to będzie jakaś orbalowa armata. Nie wierzę, że zrobiliście coś takiego. Agate? Co tu robisz? To przez mamę. Powiedziałaś ci, żebyś tu przyszedł. Przepraszam. Mama i tata źle to wszystko zrozumieli. Proszę mi wszystko wyjaśnić, jaki naprawdę jesteś, a nie chcą mnie słuchać. Nie ma sprawy. Nie jestem tu po to, przez to, że oni mnie poprosili. Nie? No cóż, słyszałem, że też ciężko pracowałaś nad tym tutaj. Jak prawdziwa inżynier. Więc stwierdziłem, że dołączę się do projektu i pomogę. Poganie w testach też jest oficjalnym zadaniem z Gilli, więc nie mam nic przeciwko. No dobrze, więc opiszę ci, czym jest może ten Orbal Gear. Więc to jest prototyp pewnego urządzenia, którym steruje pilot ze środka i może nim operować bezpośrednio. Jeszcze nie zostało zdecydowane. Jeszcze nie jest to może, powiedzmy, finalny model. Myślę, że jeszcze będziemy potrzebowali sporo pracy, żeby móc osiągnąć maksymalny ruch albo możliwość ruchową. Ale daj chwilę, Agate. No jasne. Albo podejdź może tutaj. Tutaj opracowaliśmy nowy system chodzenia, który zwiększa jego mobilność i stabilność.
Zazwyczaj dwunożne, powiedzmy, roboty wymagają jednostki, która kontroluje ich postawę i reguluje środek ciężkości. Natomiast tutaj jest to inaczej opracowane. Udało nam się opracować system, który działa podobnie jak w tych archaizmach, dzięki czemu udało nam się rozwiązać problem równowagi. Co? Erika schowana. Co u licha? Mamo, jak długo to byłaś? A więc zdecydowałeś pomóc się w testach, Agacie Krosner. Czy to oznacza, że pomożesz? Nie wiem do końca, o co ci chodzi. Chciałeś się zbliżyć do mojej Tity, myślę, że mnie tu nie ma. Przyznaj się do tego. W końcu będę miała niezbite dowody. Przestań tak na mnie się gapić. On jest bezużyteczny, jeśli chodzi o technologię, ale ma inny potencjał. Racja. Muszę przyznać, że miałem pewne obawy, ale... Przynajmniej chętnie słucha, zamiast po prostu ignorować to, co się do niego mówi. Co wy tam robicie? Zwłaszcza ty, Dan. Dopiero co byłeś na dachu chwilę temu. Mówiłem ci, że przyjdę obserwować testy, czy nie? Więc jestem. Dobra, nie wiem, czy nie jest jednak taki jak jego żona. Nie ignoruj mnie, Agacie Krosner. No cóż, skoro wszyscy już tutaj jesteśmy, tak, chyba czas zacząć. Co wy robicie? Ukończyłam wszystkie testy, sprawdzenia. Dobra, dziewczynka Tita. Dobra, więc rozpocznijmy testy. No, dobra. Co jest nie tak z tą rodziną? No dobra. Dobrze, Tita. Pamiętasz, jak tym operować? Tak, będzie w porządku. Sporo ćwiczyłam. Jestem gotowa, żeby jak tylko dać, żeby rozpocząć, jak do Cię znać. Dobra, rozpoczynam monitoring. Na razie nie ma problemów w połączeniu. Będzie widać, że jest gotowy do działania. Okej, Agate. Dobra, rozpoczynamy testy Orbal Gear wersji 0.5. Jesteś gotowy na to? Tak. Zeszedłem już tak daleko, nie ma odwrotu. Co obiecać jedną... Co żebyś obiecał nam jedną rzecz, nim zaczniemy? Finalny test będzie walka pomiędzy tobą a Orbal Gearem. Ale jak pamiętaj, jak tylko Tita nim steruje, więc jak zostanie tylko zadrapana, to odeślę cię do bogini osobiście. Aż tak daleko chyba nie trzeba będzie. Dobra. Ale nie za niej, dobra? Wiem. Ja tak nie będę się powstrzymywał. Ale nie mam zamiaru jej ranić zarazem. No i to chciałem usłyszeć. Okej, więc co do startu? Ma jakieś tutaj przypięte małe kucharce do swojego ciała. Co to robisz? Te czujniki pomogą zebrać dane podczas testu. Powiedzmy, że zbadają może jakby twoje umiejętności ruchowe. Więc to też będzie idealne do testów. No dobra. Nie myślisz, że to będzie trochę na wyrost? Dobra, to co, zaczynamy? Jasne. Dobra, co tu się dzieje? Ciao!
No właśnie. Co tu się dzieje? Taniec sukcesu Eriki. Zawsze go robi przed dużym testem. Dobra, gotowa do testy. Dobra, wszystko ustawione. Wciąż nie wierzę, że wciąż to mama jeszcze robisz przed testami. To nie ma żadnego efektu. Jeżeli się spojrzy na dane, to nie widać żadnej różnicy, czy ona to robi, czy nie. Dobra, nie, ja się tym zajmę. Ognia! Co? Jak widzisz, lepiej zostawić ich samych na ten moment. Już się czuję wykończony, a się nawet nie zaczęliśmy. Dobra. Pierwsze będzie wyścig. Macie zrobić 3 okrążenia. Jak to pierwszy zrobi okrąży, to miejsce wygrywa. Będą też próby, więc bądźcie ostrożni. Gotowy agate? Tak jest, zaczynajmy. Ja jestem tu, żeby pracować, a nie się bawić. No dobra, więc na pozycję. Gotowi, ruszajcie. Wow, w ostatniej chwili. Zaraz, co tu się stało? Dlaczego to odleciało? Wybacz, Gate. Mama na was powiedziała, że mam ukończyć wyścig i podskoczyć. Wiedziałem. Jakby skok nie był przeciwko zasadom. A chcieliśmy tylko zebrać dane. To po prostu pewność siebie się zgubiła. No niech to. Dobra, próba kolejna. No i co teraz z tym chodzi? Teraz będzie precyzja badana. To chcesz, żebyś zrobił? To chcę, żebyś umieścił beczki, no powiedzmy, odpowiednio kolorami. Wydaje się być dość trudne. Czy może to będzie dość trudne? Jeśli to przegram, to pewnie nie przez ciągle będą może narzekać, że jestem dość słaby może jak na człowieka. No dobra, zaczynajmy. Dobra, więc ustawienie beczek. Bez problemu. Wow, mamy dobre dane. Dobrze, Tita, spisałaś się super. Dopasowanie, które wykonał tata, zrobił robotę. Zdanie tego akumulatora było dobrym pomysłem. Bez wątpienia. Radził sobie z takimi rzeczami. Te ramiona całkiem dobrze się też kontroluje. Jest jakiś sens, żeby to był, skoro mnie ignorujecie? No cóż, też się chodziło przede wszystkim o zebranie danych, a nie o to, kto wygra. Jednak to nic w porównaniu z następnym. Teraz zacznie się prawdziwy test. Teraz będzie walka na ślepo, żeby wytestować zdolności, czy Mokbal, może nie tyle, co na ślepo, po prostu walka, żeby dostać jego zdolności w walce, na pozycję. Okej. Tak jak mówiłem wcześniej, celu możesz tylko uderzać w Obalgira. Ticie nie może spaść włos z głowy. Wiem, wiem. To dla mnie oczywiste. Gotowi? Tak. Zaczynajmy. Dobra. Więc czeka mnie teraz waleczka z Orbalgirem, który jest dość odporny.
Dobra, to teraz tak, możemy go poparzyć, zarzucić impede. Możemy dać AT delay i defense w dół. Co może być użyteczne. Dobra. Charge. Za wiele to nie zrobiło. Możemy jeszcze dać Flame Smash albo The Gloom Edge. Bez problemu sobie poradziliśmy, przynajmniej na razie. I to chyba załatwia temat. Ty oszuście. Oszukiwałeś całkowicie. Oszukałem? Jak? Grałem przecież na czysto. Znaczy to ty coś tutaj bredzisz. Nie, wcale nie. Użyłeś jakiejś niewidzialnej mocy, to musiało być to. Tak, jasne. Dobrze, dobrze. Myślę, że Agate teraz wygrał. To ostatni test? Czy już wszystko jest gotowe? Moja praca już się skończyła? A, głupia ja. Chyba zapomniałem wspomnieć, Dan. Czy nie mówiłeś, że chcesz zmierzyć się jeden na jednego z tym czerwonowłosem wczoraj? Tak? A, no w sumie tak. Kasus powiedział mi trochę o nim. Więc mogłem ich chcieć skorzystać z okazji. Co? Mam złe przeczucia. No, jesteś najlepszy, więc bierz swoją broń. Ale nie mam jej tutaj. Nie, nie, zaraz ją załatwimy. Nie ma co tracić czasu, no dobra. Skoro tak mówisz, Eriko? Nie mówisz, nie będzie łatwo. Może i... Focus to retrieve. Może jakby wycofał się z bycia, powiedzmy, tym bracerem przez ranę, ale wciąż jest bardzo silny. To on uczył Cassiusa podstaw walki laską lata temu. Serio? Cassius opanował to perfekcyjnie sam, jednak... Nie masz pojęcia, jaki mój mąż swego czasu był silny. No, teraz... Zaraz, chwilę. Ale testy się skończyły. Moja robota też. To dlaczego mam walczyć w jakiejś niepowiązanej walce? Twoja praca się skończy, jak ja tak powiem. A, no tak. Kiedy czekamy na Dana, muszę zobaczyć, czy Titie nic nie stał. Bo jak się jej coś stało, to i tobie też się coś stanie. Chodź tutaj, Tita. Tita? Co się dzieje, kochana? Po prostu nie mogę, jakiś błąd tutaj wyskoczył, nie wiem co zrobić. Co się dzieje? O nie. A niech to. No właśnie. Nieważne co wpisuję, nie działa. Wyłącz go, Tita. Nie mogę. Nie wiem co zrobić. Hej, co się dzieje? Powie mi ktoś, bo nie wiem o co chodzi. Tita, co się dzieje? Ktoś się nad nim kontrolę? Agate, ja... Uciekaj! Dobra, widzę, że tutaj... rzeczy będą działy się ponownie. Zaraz, znowu możemy użyć Spiral Edge. Dobra, pytanie, jak bardzo niebezpieczne to będzie? Nie jakoś specjalnie. Dobra, jeszcze raz zrobię Spiral Edge'a w razie jakby kolejka miała albo nie wykończyć to. Tita, wszystko tam w porządku? Przestał się ruszać, wychodź. Nie potrafię.
Utknęłam. Niech to. Dzięki, Bogu. I cóż tu się zadziało? Co? Dobra, jest i dan. Dobra, samo pora. Wszystko w samym porządku? Tak, tutaj ja jesteś w porządku, ale... Nie. To wszystko moja wina. To wszystko przeze mnie. Przepraszam. Jak zwykle sprawiam tylko tobie kłopoty przez... jakbym była... Cicho, nie mówiła o tym, co się stało. Wszystko moja wina. Nie powinnam była mówić, że zbliżyłam się... Znaczy, że może jest Ren mi bliska. Wiedziałam, że nic nie będę w stanie dla niej zrobić. To było tylko dla mojej satysfakcji. Nie chciałam, żeby to się wydarzyło. Nie chciałam, żebyś był wplątany w ten projekt. Ale... Da już spokój. W głowie wszystko mi pulsuje. Bądź ciszej. Co? Agate? Nie tak łatwo jest mnie wykończyć. Powinnaś to wiedzieć. Niech to. Ale dostałem. Cieszę się, że byłem w stanie chociaż częściowo zablokować to uderzenie mieczem. Jeśli by się nie udało, to pewnie bym miał randkę z boginią. Ej, powiedziałem, że już jest w porządku. Nic się nie stało, przestań już płakać. Ale to przeze mnie. Przepraszam. Już więcej tego nie zrobię, już dam sobie spokój. A nawet nie śmiej się poddawać, Tita. Co? Słyszałaś mnie. Nie poddawaj się po czymś, po tak małym niepowodzeniu. Chcesz zbliżyć się do Len? Chcesz lepiej ją zrozumieć? To zrób to po prostu. Nie poddawaj się, choćbyś już po pierwszej porażce. Nawet potem, gdy ty zostałeś w wypadku ranny? Spędziłem 10 lat bezsensownych, Tita. Przyznaję, że były rzeczy, z którymi nie mogłem sobie poradzić. Ale w porządku. Przez to stałem się, powiedzmy, Bracerem i tym, kim jestem. Wiele rzeczy ma... Wiele ludzi musi przejść, powiedzmy, przez różne problemy. Najchętniej to byłoby je zostawić i po prostu rzucić, ale nie można ich tak zostawić. Są pewne rzeczy, które trzeba przejść. I trzeba z nimi żyć, nieważne jak... trudne by były. Nie mam coś takiego. I ty też pewnie znalazłeś się w podobnej sytuacji, czyż nie? Ma rację. Agate. Zmieniam zdanie. Nie poddam się. Nie ma czasu, żeby stać i płakać. Potrzebuję działać. Myślę, że teraz wiem, że sobie poradzę. Tak jak ty jesteś Bracerem, tak ja teraz jestem badaczem. No dobrze. Okej? To nic takiego. No tak.
Co to za twarze? Zaczyna to mieć sens. Widzicie, mówiłem wam. Wydaje się być pustogłowym i takim, powiedzmy, może, no, rude, jejku. Ale powiedzmy, ma w sobie potencjał. Ale nie jest jeszcze wszystko sprawdzone. Chyba czas na drugą część testów tego czerwonowłosego przyjaciela. O czym wy mówicie? Wygląda na to, że zekceważyłem cię, Gate. Tita wyszła z tego bez szwanku, tak jak obiecałeś. No, tak. Chcę, żebyś wpadł do nas wieczorem dzisiaj. Co? No, w zasadzie miałem wpaść na kolację od samego początku. Tak więc będziesz u nas mile widziany. Teraz, co się naraz stało z nim? Okej. Dziękuję. Za to, że pomogłeś wcześniej. Jak zwykle musiałeś mnie chronić. W porządku, nie przejmuj się tym. Zobacz, że jednak Archawen musi odpuścić sobie kolację. Dzisiaj będziemy mieć zupę pełną grzybów i dzikich roślin. Oraz wodorostów. Mama i tata w końcu może lepiej cię zrozumienie poznają. To będzie dobra zabawa. Zjemy sobie razem. No dobra. Nie mogę się doczekać. No tak, Titie się nie odmawia. Tak więc nastał i wieczór. A więc to się stało. Nie wierzę, że nie zauważyłam tego błędu. To moja wina. Nie jesteśmy jeszcze tego do końca pewni, Tita. Nie wyciągajmy zbyt pochodnie wniosków. Nie obwinię się za to, co się wydarzyło. Dobrze. Wciąż jednak... Teraz... Co tutaj robił ten młotek? Co jest nie tak z tym miejscem? O, zaraz, to brzmiało jak Agate. To chyba twoja wyobraźnia. Może. Coś mi się przypomniało. Przecież... może być w każdej chwili. Chyba lepiej idę podgrzać jedzenie. Co? Co te włócznie robił tutaj na ziemi? Eriko? Nie sądzisz, że z tymi włóczniami to przejechałaś? To ty robiłaś dziurę dzisiaj w podłodze, tak? Jeszcze coś? jak długo przygotowałaś pułapki? Myślałem, że będziemy mogli po prostu z nim pogadać. Aj, tylko bogini to wie. Wygląda na to, że dobrze sobie radzi. Ale nie masz miejsca na błąd, Agacie Krosner. Proces testów dopiero się zaczął. No i tak kończy się druga część. No i otrzymujemy Orbogir, czyli dodatkowy Escraft dla Tity, no i 300 sefitu z każdego rodzaju. No dobra. Także tyle. Dobra, no teraz tak, udamy się na panel 6. W sumie jeszcze mamy chwilę, więc możemy się udać do monochromatycznej szkoły, nie? Na Erb Scenic Route. I ewentualnie jeszcze końcówką odcinka dzisiejszego coś tam przyekspimy. Bo w sumie jest ku temu potrzeba. No jest pytanie, jakie postaci dalej nam będą potrzebne.
Dobra, tutaj to niestety nie da się podejść niezauważonym, a szkoda. Ale dobra, i tak to będzie dość ekspedajne, więc możemy powalczyć. Foxtail, co to robi? AT delay, steel 50%. Ciekawe. Dobra, może zrobić Heaven's Keys, to przyspieszy nam postaci. Dobra, Kevinho, możesz użyć Mortal Punishment. Dobra, Agate będzie miał Venisha na przeciwniku, ale ja Venishować ich za bardzo nie chcę. Chyba, że to duże jest odporne na Venisha. Tego nie wiem. Nie jest. Więc wygraliśmy, ale to nie tak miało być. Bo najbardziej ekspedajny przeciwnik mi zniknął. Dobra, ale to akurat to jest fajne, że można ich sobie respić w nieskończoność, więc jest luks. Fajnie było tylko mieć Krafta, czy w sumie Ornament, dzięki któremu można. Można przejść niezauważonym. To miałem na myśli. Dobra, niestety, ale będzie atak, którego Agate tu uniknął, co ciekawe. Dobra, ataki nie za wiele robią. Dobra, szykuje się cios krytyczny. Dobra, lepiej się odsunąć. Dobra, na co to było podatne, tak swoją drogą? Na wodę. Dobra, Agate, suń się. Mamy jakieś arcy, mamy Aqua Bleed. Niech i będzie. Dobra, to jest łatwo uniknąć. Dobra, leci wyszczał. Aqua Bleed. Dobra, arty tutaj działają całkiem dobrze. Dobra, 5000 expo. Tak można expić. O, Ninja Tabi. Czy to coś dobrego? W miarę. Też defense. Bo teraz mamy 1346, 26. On zwiększa angle i speed. Tak, bo tutaj defense 100, a to daje defense też 100. To w sumie Datity może być lepsze. Podniesiona będzie szybkość. Dobra, w sumie jak sobie wejdziemy jeszcze w Orbmentu, a kwarce, tu mam Absorb, ale ja pamiętam, że było coś takiego, że enemy is less aware of your presence, coś takiego było, tylko nie pamiętam, kto to miał i jakiego to było typu. Fortune to nie. Send, become aware of your presence, increase succession of running from battle, to też nie. Mnie na odwrót jest potrzebne. Ale chyba nie mam tego. Information. Falcon Eye Topaz Gem, to też nie. Ingenuity, to też nie. Swiftness. Can always act first in battle, ale to też nie to. Nie pamiętam, jaki to był Orbman. Cloak, dobra. Prevents enemy advantage. Prevents enemy advantage encounters, a to też nie to. Kurczę, to nie mam. Nie mam nic, dobra. Będziemy walczyć tak jak normalnie. No nie. Enemy advantage. EP Break, o skubane. A to EP Break. To widzę z grubej rury. Dobra, spróbujmy to załatwić przynajmniej jedno. Dobra, jest seal, ale i tak to chcę wykończyć. To się może transformować, więc lepiej uważać. Dobra, to Spiral Edge z AT Delayem. Jak najbardziej. Dobra, Sierzardo. Zbicza strzeli.
i wygrana. Absorpcja podziałała. Dobra, natomiast nie do końca o to nam chodziło. Dobra, znów możemy iść na statuetkę. Bo bicie statuetki się opłaca. Zwłaszcza jak jest w towarzystwie. Dobra, Kevinku wpadło dobre leczydełko. Dobra, tak jest. Towarzystwo niech się rozejdzie. Tita, uszczał dzioda. Doskonale. Dobra, szykuje się atak w stronę Kevinho. Dobra, to mamy Foxtail. Sprawdźmy, jak to działa. Ninja Garb! Świetnie. Więc możemy okradać przeciwników. Oh yeah! To było dobre. Dobra, Kevinho, odsuń się. Agaito. Atak. Dobra. Teraz tak, Tita, możesz użyć Icicle Edge na przykład. Dobra, Kevinho, CP by się przydały. Dobra, i leci Arts. Który nie był za mocny. Ale wystarczający. Dobra, i wszyscy po levelu, świetnie. Dobra, mamy Ninja Garb, czyli suknię ninja. Ale nie, to nie jest tylko dla kobitek, to jest ogólnie. Nie wiem, czy na przykład nie będzie to lepsze niż tutaj, bo to mi obniży ATS, który i tak jest beznadziejny. Więc ma to sens, można trochę tego nakraść, skoro i tak już używam Charizarda. Dobra, i tak trzeba się zbliżyć do przeciwników, bo stąd nie sięgniemy. Dobra. Dead Blow'a zgarnęliśmy. Bardzo dobrze. I Seal na przeciwniku, cudnie. Dobra, szykuje się atak. W zasadzie to zrobimy move. Nie, nie potrzebuję Dead Blow'a. No dobra, to będzie strzał, ale pytanie, czy to załatwi ściura? Niestety tak. Dlaczego niestety? Bo chciałem go okraść. Dobra, Foxtail. Kradniemy. Ninja Tabi. Dobra, nie będzie Aqua Bleed. Kevino, strzał. W sumie strzały Kevina całkiem dobrze działają. Dobra, temat załatwiony. Dobra, mamy drugi S-Craft. W sensie drugi poziom S-Craftu. Dobra, skoro można coś nakraść, to warto. Dobra, we wszystkich. Dobra, dzisiejszym celem głównym odcinka było i tak. Powiedzmy załatwienie. Side questu. Natomiast przy okazji możemy jeszcze coś sobie podkraść. Przyekspić postaci. Dobra, Foxtail, ponownie. Zbieram jak najwięcej. Poza tym zawsze. Uuu, nie udało się ukraść. Niedobrze. Nie, jeszcze raz spróbujmy. Mamy Ninja Garb. Doskonale. Dobra, Kevinho, final shot. I mamy to. Dobra, spróbuj sobie drugie poziomy. Dobra, dajmy sobie jeszcze z jedną taką akcję. Może między odcinkami trochę się też pobawię w okradanie tych przeciwników i ekspienie. Teraz nie do końca jestem pewien, kogo powinien mieć w ekipie, że tak powiem, przyszłościowo do kolejnych zadań. Magic Hammer. No właśnie, zminimalizowało to Tita.
Tito wersji Micro. Dobra, pytanie, czy to ustrzeli, ustrzeliło, dobrze. Dobra, atak. Co prawda jesteśmy na linii ognia, dosłownie. No ale... Foxtail zrobi robotę. Niestety nie udało się nic ukraść, więc spróbujmy raz jeszcze. Dobra, Ninja Guard. Mamy Zero Arta, więc możemy sobie użyć nawet Ice Hammer. Zapewnie jakieś grube tysiące. Nie aż tak grube w sumie się okazuje. Dobra, to dokończmy dzieło. Dobra, level 123. Ja nie wiem, w jaki level celować tak naprawdę, czy na 125, czy może któryś inny. A właśnie, a ewentualnie... Czasami dało się tak zrobić, żeby ten pocisk trochę z tyłu poleciał, ale to niestety nie działa. Gdybym miał właśnie możliwość, żeby przeciwnicy mnie nie widzieli, to bym miał podwojone expy. Ale widzę, że nic z tego niestety. Dobra, jeden uszczelony. Drugi... pocięty. Dobra, na wszelki wypadek... W sumie Tito nie ma bardzo sensu atakować. Mnie przede wszystkim zależy, żeby Foxtailem nakraść jak najwięcej. Dobra, Ninja Gob. Dobra, Aquablead. Kevinho. Kevinho w sumie w strzelaniu się dobrze sprawdza. Tita lepiej w strzelaniu niż w artach. Agate też może dołożyć coś od siebie. Pięć tysięcy. No, a ten Charizard jest na poziomie. Nie ma to tamto. Dobra, kolejny jakiś craft. No nic. Jeszcze w sumie jeden level możemy wbić. Sobie na razie damy spokój. Ale jak widzicie sami, idzie to naprawdę bardzo sprawnie. Plus można sporo dobroci nazbierać. Dobra, Smoke Cannon. Niestety, duży jest odporny na oślepienie. Ale pomniejsze nie. Dobra, Agaita, do ataku. Tita, ty masz, co ty masz nowego w sumie? Orbal Gear, a możemy przywołać sobie Orbal Geara, to jest w sumie nawet nie S-Craft. Tylko tu nam się skoczył chyba. 100 CP i możemy się uzbroić. A raczej dozbroić, to może lepsze określenie. Dobra, się za The Foxtail. Niestety nie pykło. A jak to mówią, do dwóch razy sztuka, co? Dobra, Ninja Tabby. I nie trzeba nic kupować. Dobra, załatwione. Poziomy są, ale jeszcze nie da się ryzad. Jak to wygląda? 124. Dobra, wbiję te 125 i kończymy na dziś. Dobra, i tak to nic nie daje. Możemy znów użyć Smoke Cannon. We trzech. O, Zero Craft. To nam się może przydałoby się, gdybym sięgnął. Ale że nie sięgnę, to jest kicha. Więc załatwmy temat. Dobra, tu mam garda, więc nic z tym nie zrobimy. Magic Hammer. Nietrafiony, na szczęście. Dobra, załatw to. Dobra, leci Aquablead. Strzał. I zapóźnijmy kolejkę.
Dobra, Ninja Tabi, kolejny. No i dobra, jak z poziomami? Jeszcze jedna waleczka potrzebna. Dobrze, ja chętnie sobie jeszcze nakradnę. Zastanawiające jest, czy ktoś jeszcze ma umiejętność, którą może okradać przeciwników. Wydaje mi się, że chyba nie. Znaczy nie, Vital Cannon nie, tylko Smoke Cannon. W razie przypadku nie poleczy to przeciwników. Na szczęście. Gdybym wybrał, że ma być w przeciwnika. Dobra, zbicza z Chaim. Już mi się CP powoli kończą. Więc dobrze by było, żeby załapało za pierwszym razem. Dobra, mamy Ninja Gob. Dobrze. Dobra, Krasnal pokonamy. Dobra, temat załatwimy szybko, myślę. To jest dość powolne. Dobra, mamy to. Po poziomie. Dobra, możemy się zawijać. Czyli wracamy na bazę. Chociaż z drugiej strony dobrze było się dowiedzieć, kto nam będzie potrzebny. Więc może jeszcze nim baza, to się rozejrzyjmy. Przeciwników co prawda tu nie będę widział, ale jeszcze nie jest duży problem. Powiedzmy, może nie jest aż tak duży problem. To troszkę może być. Dobra, i teraz tak, tu się idzie. Dobra, na górę jest. To jest aktywny las, nie? To jest ten niebieski, przez który przyszedłem wcześniej. Chyba żółty się uaktywnił. Może żółta tablica w sensie. Ale nie jestem pewien do końca. Może jest tu na dole. Dobra, to w ogóle skrzynia jest. Wow, i przeciwnicy się na mnie wdarli niestety. Dobra, tu mamy Shield Draft. Dobra, Smoke Cannon we trzech. Teraz nawet starczami. W sumie ciekawi z jednej strony, co można od nich okraść, ale i tak żadnego nie mogę okraść, więc kicha. No dobra. Myślę, że im prędzej to załatwię, tym może i lepiej. Mortal Punishment. Dobra, pozałatwione. No ale dobra, to chyba zwykłe żarcie one dropią, więc nic takiego. Dobra, to mam skrzynię, mnie tu nie było wcześniej. A ja nie mam nawet podglądu na to, co się dzieje tutaj w okolicy. Dobra, pytanie, czy są jakieś przeciwnicy? Nie. Dobra, to jest czerwony monument, ale on nie jest aktywny. No i tak jeszcze raz, to będę musiał wszędzie chodzić. Dobra, bo na górze był niebieski, jak dobrze kojarzę. No dobra. To idziemy w tę stronę. Dobra, bo tutaj jest tych przejść, a przejść to jest normalnie labirynt istny. Dobra, udało się uniknąć walki. Dobra, mają skrzynię, tu też mnie widzę nie było. Mirage Ring Plus. Wow, to bym wlazł zaraz w bitwę. A to nie do końca o to chodzi. Przynajmniej nie w tym momencie. Dobra, to jest znowu żółty. Dobra, ale to ten jest, dobra. Błyszczy. Lord Fantasma mówi. Tu spoczywa. Here lies the looking glass. Może szkło. The sword wielding dame among your members. Miecz nościelem, który ma coś. The looking glass. A może jakby takie szkło czy coś, to jest jakby artefakt, który był kiedyś wykorzystywany przez turystów. Ale szermierz, który nosi coś ciężkiego w sobie. Albo może coś. A
która może nosi suknię albo męża w sukni. Ale chyba sądzę lepiej, w sensie myślę o Anoas. Też tak myślę, więc powinniśmy chyba wrócić. Dokładnie. Czy chodzi o Anoas? W zasadzie jest to możliwe. Natomiast, dobra, jeżeli chodzi o ekipę na kolejną wyprawę, to faktycznie wezmę sobie Anoas, sprawdzimy. Ale żeby było ciekawie, wezmę sobie jeszcze Richarda i kogoś do artów, myślę, że to może być Olivia. Myślę, że to będzie okej drużyna. Więc wyjaśniliśmy Anoas, że jest nam potrzebna. Ja? A, Dame, czyli może w sumie dama nosząca miecz? No nie wiem. Brzmi super, ale nie wiem, czy to pasuje do mnie. Jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że tak. Nawet jeżeli nie jesteś pewna, to zasługujesz na to miano. Pójdziesz z nami? Jasne, to idziemy. I pójdziemy też w tym odcinku. Chcę ogarnąć ekwipunki. Bo tak, bo mamy tutaj sobie miecz. Możemy wymienić na lepszy. Możemy sobie dać Ninja Garb. Chociaż Kaido Armor będzie lepszy. Chociaż w sumie nie do końca, bo on bardzo mocno defensę obniży. Dobra, niech będzie tak. Anolans. Anolans ma dobry miecz. Nic lepszego tu nie damy. W sensie nie mamy. Jeśli chodzi o buty. No, to bym tak zostawił. Dex Eagle plus 100 speed plus 20. Co mamy jeszcze dobrego? Strength, Defense, Movement, Speed plus 10. To ja myślę, że to chyba będzie Star Pendulum, to będzie konkret. I może coś jeszcze przed statusami, żeby mnie chroniło. Wcześniej miałem Mirężnik plus, Eagle plus, 100 Prevent, Petrify. Nie wiem, czy to jest potrzebne, wolałbym na coś na dwa statusy, na przykład Petrify i Freeze. Dajmy na to. Dobra, tutaj wszystko jest, myślę, w miarę okej. Okay. Są jeszcze ornamenty, możemy przejrzeć. Mamy Invigorate, Restore CP by Attack Enemy on Field. Spoko. HP 3. Możemy dać HP 4. Hit 4, Attack Defense, Action. Ja ogólnie, to ja bym chciał Septium Veins. Potrzebuje Falcon Eye. Ktoś go ma. Chyba Joshua. I damy to dla Anlance zamiast Septium Veins. O tak. Dobra, ekipa jest gotowa na kolejne starcia, na kolejne eksploracje, więc myślę, że dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Usłyszymy się w kolejnym, w którym to dalej będziemy zmierzać, przemierzać w zasadzie nieodkryte nam jeszcze tereny panelu, który to był 6. Więc dzisiejszy film, moi drodzy, będzie wszystko. Ja z wami żegnam. Do usłyszonka. Cześć.